Shall we? Okay. Sobie przypominać te najważniejsze rzeczy, które były w pierwszej klasie i których nie pamiętałam. A od tygodnia przed egzaminem już totalnie o tym nie myślałam, spróbowałam się relaksować. Za chwilę będziesz pisała polski. Czego się spodziewasz? Czego się obawiasz? Obawiam się tematu rozprawki, o ile okaże się, że będzie rozprawka. Właśnie wyszedłeś z egzaminów gimnazjalnych. Jak ci poszło? Myślę, że dobrze generalnie. Opowiadanie cię zaskoczyło? No, nawet bardzo. Czyli byłeś nastawiony na rozprawkę? Tak. A jak historia i WOS? Tak, w miarę ciężko. To może teraz porozmawiajmy o tym egzaminie, który już był. Historia i WOS. Jak wam poszło? Myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze, tak. Osiągnęliśmy nawet więcej. Które pytanie sprawiło wam? Uważam, iż było bardzo dobrze. Może jakieś błędy popełniłem, ale to tam raczej w większości polskiej. Byłeś zaskoczony opowiadaniem? No tak świetnie bym powiedział. Dało się radę napisać. A jak historia i WOS? Ale tutaj lepiej, ale mogłem popełnić błędy na powstaniu, na pytaniach z powstaniem, a WOS jak zawsze łatwe. Czy było jakieś pytanie, które sprawiło ci trudność? Z WOS-u dotyczące polskiego. Przed chwilą pisałeś historię i WOS. Jak ci poszło? Według mnie całość była dosyć łatwa. Czy jakieś pytanie sprawiło ci trudność? Jedynie mogło to być pytanie dotyczące WOS-u, mianowicie o Parlamencie Europejskim. Przed chwilą pisaliście historię i WOS. Jak wam poszło? Mi całkiem okej. No niby okej, ale teraz jak patrzę, to w sumie mam dwa źle. I również dobrze, aczkolwiek mam pewne wątpliwości do niektórych zadań. A które zadanie waszym zdaniem było najtrudniejsze? Czy było takie? Dla mnie najtrudniejsze, znaczy nie pamiętałem, czy Islam był przed naszą erą, czy po naszej erze i to chyba... Właśnie wyszłaś z egzaminu gimnazjalnego. Jak ci poszło? Myślę, że dobrze. Trudne nie było. Było opowiadanie do napisania, nie rozprawka, więc jest dobrze. Na pierwszy egzamin, jak wam poszło? Poszło nieźle, znaczy się spodziewałyśmy się siedzieć w napisałam, co chcieli w temacie, że wyjechałam w podróż nad morze, tam mnie rozpoznali, się zobaczyli, że mam talent jakiś tak muzyczny i wystąpiłam do zespołu, więc w ogóle to nie ma sensu naprawdę. No ale mam nadzieję, że jak w kluczu będzie coś tego, że będzie jakiś punkt chociaż z tego. A jak historia i WOS? Historia i WOS nie było takie złe, było dużo tekstu źródłowego, można było sobie pokombinować i rzeczywiście poprawić do WOS. Jakieś trudność? Po prostu historii jakoś nie, tylko właśnie do opowiadania, nie? Tak to nie było tak źle. A jak nastawienie przed kolejnymi egzaminami? Znaczy na pewno jest mniejszy stres, bo jestem przygotowana mniej więcej na to, co będę. No i wydaje mi się, że matematyka to bardziej właśnie moje coś takiego, tak? Umiem matematykę lepiej niż język polski i tak dalej, więc mi się wydaje, że lepiej. Jak ci poszło? Dobrze, wydaje mi się, że dobrze. A jak opowiadanie? Byłeś zaskoczony? Troszeczkę. Za wami pierwszy dzień egzaminów, jak wam poszło? Myślę, że bardzo dobrze. Dobrze, a ostatnie trudno nie było. Czyli spodziewaliście się, że będzie trudniejszy, tak? Tak, tak.